Hej, witam was ludzie, ja jestem CoreGames, a dziś trzeci odcinek gry Bioshock Infinity. Kończymy w tym miejscu, zaczynamy w tym miejscu, gdzie jest poprzednio skończyliśmy, czyli ta rezydencja. Niestety jak mnie wywaliło checkpointu, to musimy jeszcze raz ją przeszukać, żeby pozbierać itemki. Nic, skrzynka, dobra. Szafa, enter. Pierdolki raz. Pierdolki 2. Na dół biblioteka. Head i sole. I to tyle. Tyle, że mam sneakersy. A to mam. To my mamy, więc nie ma problemu. Dobra, no to lecimy do góry i kontynuujemy naszą podróż. Jump raz i zobaczmy gdzie najdalej. O, tutaj. Nogi to ty masz mocne, chłopie. Ciekawe od kiedy to w skrzynce pocztowej leży ciasto, ale dobra. Mamy problem. Żyj to. Ale ulti. No, zapraszam. No, dawaj. Nie bójcie się, najwyżej tylko zginiecie. Sorki, nie ten klawisz. Jest dobrze. Bierzemy karabinier i zbieramy ammo. O kurde, a mi wywaliło zdrowie. Dawajcie szybko. Oj, jest. Ammo by mi się przydało do karabinieri. Jest zdrówko. Kolej, może jakieś itemki wypadną. Dobra, po sprawie. Obczyszczony. Aż tutaj muszę z nich pozbierać rzeczy, bo ja tylko trochę ich tam pogmerałem. Ale już więcej nie muszę. Przeszukajmy może najpierw tutaj. Zdrowie, szafka, nic tutaj nie ma. Worek. Ammo, dziękuję. Kasa. O, pełny zapas. A patrzcie teraz. Zaraz rozwalimy naszego strażnika. Dokąd teraz? Tutaj. Tu, czyli teoretycznie powinniśmy iść poprzednią stronę, żeby znaleźć jakieś itemki. Ale już to pomijmy. Wow. To fajnie wygląda naprawdę. Sola. Mrok. Coś chyba jest nie tak. Prophet,
O kurde, mogłem tego nie robić. Nie ducha, tylko grenadesa. Hiszpańska inkwizycja. Gdzie tutaj ktoś jeszcze do mnie pyka? Ty. Ty i tutaj jeszcze... Wszyscy. Im tak fajnie te łby wybuchają. O, jest fajnie. Sole czy zdrowie? Zdrowie. Klucz. Klucz do skrzyni. No to proszę państwa. Wracamy, bo ja chcę wiedzieć, jakie tam itemki są. Wracamy, wracamy. Myślę, że wy też chcecie, więc... A jeśli nie chcecie, to zobaczycie. Cóż to tam by nam szykowali twórcy. Ja bym to pomyślał. Państwa, jesteśmy właśnie w budynku i ponosi o i otwieramy skrzynię. Aha, czyli że mieliśmy tutaj też esencję tylko. Dobra. Warto było. Co tam? Zawsze to coś. Dobrze, w tą stronę idę. Ominimy ich zręcznie i przeryli to. Kurde, jaki mrok tutaj. Pełno ammo. Ammo jest za dużo, no to trzeba wziąć więcej. Zawsze się przyda. Sole tak samo. Tu tak samo. Gdzie tu było? Aha, do góry. Do góry, jak chciałem wejść i tutaj trzeba jumpa zrobić. Nie zaskoczyłeś mnie. Widziałem, jak ci się kaptur wysuwał. Jump. Jest, lecimy. Krytka i dalej kontynuujemy fabułę. Nie wiem, gdzie mam jechać, ale staram, że tutaj gdzieś. Tutaj, tu powinna też taka twarz być nasza, bo coś się tutaj odbija w sumie. Wow. Coś, no, Audemus Patrianostria Defender. Checkpoint, widać na górze. Nie znam łacińskiego, ale myślę, że to coś tam znaczyło. O Bogu i tak dalej, bo tacy religijni. No, i już mam. O, właśnie, co tutaj mogę kupić? Bo jeszcze nigdy w automacie nie byłem. Prawdę mówiąc, w poprzednich Bioshockach też bardzo rzadko zaglądałem dołem do automatów, bo zawsze wszystko miałem. Ej, no ja zasłoniłem obiektyw, to by nie powinno lecieć. Nieważne. Dokąd? Tędy. Tędy, no to idziemy.
Piła, część ósma. Okej. Pełne wszystko. A tutaj z tego co widziałem na filmikach, to zdobędziemy moc, znaczy tam vigor do kruków. Diabelski pocałunek. Ha ha ha, loser, fryer. Mi się te buteleczki podobają od tych wigorów. Dobra. To chyba tam zastępuje ten rój pszczół. A jednak chyba nie będzie mi potrzebny. Karabin maszynowy tutaj gdzieś był, ale chyba go nie podniosłem. A zresztą to jest nieistotne teraz. Musimy iść. Obstawiam, że tam. Nie, w złą stronę. Czyli idziemy tutaj, jak mam iść tam, to idziemy tutaj, tutaj już sobie tam poszukam jakiś znajdziek. Jest tu ktoś? Double kill. Triple kill. Insta kill. Insta czy tam penta? Cały czas mi się myli, ale to nieważne. Teraz... Tak, w tym odcinku wszystko jest nieważne, ale... No cóż, musimy tam kontynuować przygodę. Bo w końcu trzeba coś tutaj zrobić. No dobra, no i gdzie mam teraz iść? Aha, jumpnąć tam, rację. Nie, a tylko ucieka, jak tam ja na ciebie lecę. Headshot. Sole by mi się przydały teraz. Dobra, i kolejny checkpoint. Widzimy się już po drugiej stronie. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Ej, no kurde, dlaczego ja mam tylko dwa wigory? Gdzie jest moja ognista kula? Kula daje fula. Tutaj się wyłączało wigory. Aha, dobra, to my możemy wybierać. Dobra, to wybieram diabelski pocałunek. Da się tak już wybrać? Nieważne. Idźmy na wprost. Rozumiem, że to jest kuloodporne. Odporne.
No i teraz by mi się to właśnie przydało. Nawet nie wiecie, jakie przyjemne w tej grze jest strzelanie. Serio, tutaj mogę stać godzinami i po prostu pykać w nich, jak oni sobie na mnie biegną. Bo w niektórych to jest takie po prostu wkurzające, że my tylko strzelamy, nam broń rzuca, odwala, że tylko byle się skończyło i by iść dalej. A tutaj takie to jest przyjemne po prostu. Kopa drzwi, gdzie? Tam, ale tutaj sobie opętajmy ich. Teraz nie mam dość soli. To nie istotne. Moje klasyczne to nie istotne. Jest good. O ja pierdziu. To będzie to, co w trailerze. Wow. Chciałbym się na takim czymś przejechać. No w sumie, kto by nie chciał się na takim czymś przejechać. Haha, i dalej. Tylko ciekawe, czy mu ręki nie wyrwie. Dół będzie. Kurde. Są wrażenia po prostu. Ta gra kopie dupę i ma szansę stać się jedną z najlepszych gier roku 2013. Znaczy, stanie się na pewno. Ale zależy jeszcze tylko z ilu kategorii. Bo pamiętajcie, że jeszcze wychodzi Watch Dog, Battlefield 4. To niekoniecznie musi być już przesądzone, ale zdecydowanie ma szansę. Na pewno większe niż Crysis i Dead Space. Gdzie teraz? Dalej mam się wstęgą przesuwać. Aha. Tutaj. Co to jest? Amunicja. Jedziemy. Wohohoho. No, jesteśmy troszkę wysoko. Będzie efekt. Chwila, bo ja chcę sobie zmienić na tą kulę ognia, bo ich to tak fajnie rąbnie po prostu. A tutaj mamy wigory. Jakoś się da tu ustawić? Chyba nie da.
Ja się tak... Aha, oni nic mi nie zrobią, dobra. To się puszczamy w stędzie. Egzekucja w imię Boga. Sprawie. Można trochę szybciej. Nie wyskoczę, nie widziałem na ścianę. Czemu to wszystko jest złote? Złote to, złote to. Złoty pistolet, złoty karabin. Ale fakt, miasto ładne. Coś czuję, że teraz oni mnie zaatakują, ci modlący się. Fala uderzeniowa. Tak na wszelki wypadek, że mnie potem nie zaatakowali. Biegnij. Coś czuję, że mnie zaraz wywalą w dół. Tutaj, o. Panel, no to tutaj mam jakiś panel. Ale to chyba nie tu. Tu. Kłamałem. Ej. No dobra. Strzelaj do niego, gościu, strzelaj! Aj, nie strzelisz. No niestety. Pech! Powaliło? O kurwa! Mówiłem, że trzeba ją zajebać na początku. Jest, jest, jest! Nie złapałem. Huhu! Zadżabiste. Kurwa, jak ja bym się chciał na tym przyjechać. Przecież to świetne. Ja jechałem na różnych tyrolkach, ale na takie jeszcze nigdy. No to co? Było coś dzisiaj dużo dobrego? Było. Chyba kończymy na dziś. Dzięki. Zaczynamy następny odcinek od tego miejsca. Jeśli się podobało, łapka w górę. Hejos.